Siema, dzisiaj fajny dzień. Jadę, słuchajcie, do Adama, do kolegi. Kupił BMW E46, bo wczorajszej jeździe to aż zachrypłem. Ale fura fajna. Ja pierdolę. To zwoń po policzenie. No i co mnie to obchodzi? Postawiłeś pod złom, to ci zabrał, nie? Nie, kurwa, pod złom, nie, kurwa, no bo ty mówisz, ale będę mu dziżdżał. Ale nic nie warty. Jak nic nie warty? 4,5 tysiąca trzeba na to dobrać. A ty musisz się mi oddać, bo to ty tam podjechałeś. To jest też twoja wina. Adam jak wczoraj dzwonił, to mówił, że zamienił mieszkania. Czyli zamienił dom na inny, trochę tańszy. Muszę skręcić, dobra. Kurde, na jaką pipidubę się wyprowadził. 8 km, cel znajduje się po lewej stronie. To dopiero jest akt desperacji. Zamienić chatę, żeby kupić sobie BMW, takie zamarzenie. No jeszcze kanał trzeba przejechać. Nie no, on zamienił, ale nie wiedziałem, że na taką ruderę. Siema! Adam! Gdzie jedziesz? Na skupie jedziesz, a co tam masz? Trochę tam jeździ, to sprzedają. Siema, ty, a ty zamieniłeś na taką ruderę? A ty chcesz to kupić? No, 4,5 tysiąca to dodałem, tak. Śmiech i pieniądze. No, a 46? A 42 litry, dizelek, daj, na mękę jedzie. Ale to ja z tobą mam zdarzać? No? Dobra, to... ale... Dobra, już siadam, Adam. Dobra. I z tobą jazda to czysta przyjemność. Kurde, ale... Ale porobi się, nie? Porobi się. 2002 rok, proszę ciebie. Tam coś to koło nam wczepie. Nie, to tylko tu mi trochę się okresie, bo wczoraj z Gdańska jak zapredalałem. Aha. I w dziurę wpadłem. To z Gdańska jechałeś ty? No. No byłem kupić. Aha. Żonie, żeby miała czym dzieci do przedszkola. A żona się nie chce rozwieść za tą chatę? Nie. Mówi, że jest dobrze. Mówi, że jest dobrze. Ważne, że bryka jest, tak, nie? Ważne, że samochód idzie, jest znaczek BMW, nie? No. A słuchaj, a gdzie my jedziemy tak naprawdę? Na skup złomów. I co masz? Masz złom jakiś do odtania? Tam trochę miedziuchy mam z 5 kilo. A. Na paliwo było bić, bo wszystkie pieniądze wydałem na BMW-kę. Aha. Czyli ile masz tej miedzi? Po ile jest miedź teraz? 30. O. 5 kilo masz, to ile to będzie? 150 zł? No. Nie ma to nie założyła działać, jest normalnie. Ja pierdziu. W tym pakiecie. Co, ten pakiet? No, z przodu. Zewnętrzny, nie? Nie wewnętrzny. Mógłby być jeszcze szóstka skrzynia, to by było jeszcze lepiej zapisiadło, nie? Ale żeś skrócił ten zakręt trochę. Trochę się cipa zrobi, podszykuje, będzie się jeździło. Daleko na ten złom jest? Nie, do Dziewkowa. Aha. A to ja znam, to ja tam byłem. Do Piasta 16. No, byłem tam, ostatnio nagrywałem tego Mariusza, jak ten... Aha. Tym dźwigiem tam latał, nie? Ale ładnie to chodzi, ty powiem. Jaki miałeś tam czas z tego Gdańska? 2 godziny. Ty, no to popierdzielałeś ostro. Po 150 tam, aha. Tak delikatnie, nie? Aha. Tu rzadko kiedy jeżdżę. Aha. No, faktycznie. Tańca potrzebowano jak powietrza. A drifty jakieś robiłeś już na polu, czy nie? Jeszcze nie. O, teraz był. Ogrzewanie jest. Najważniejsze, nie? No. Patrz, zawieszenie niewystukane, zobacz. No, po dziurę. Kurde, panie. Za te pieniądze. 4,5 klocka. Kurde. A ja wiesz, ja źle połączyłem fakty. Ja myślałem, że ty dom specjalnie zamieniłeś, żeby BMW-kę wziąć, ale... Jednak nie, zostało trochę kasy. Ktoś tam trochę dołożyła mama, trochę stacji no. Dołożyli, nie? A jak, ale w tej chacie to warunki to takie słabe jakieś, widzę. No ale co zrobisz? No nic nie poradzisz. Jak bida w kraju. Jest, Adam, z tobą jechać to jest czysta przyjemność, nie? Nie no, to warto, ale wiesz co? Ja słyszałem, że tych E46 to jest coraz mniej w ogóle. Jeszcze jeździ? Części pełno na środku, kubisy, gdzieś w Bogosz, w znajomych. Aha. Tak zawsze i...
tam jeszcze obiecał, że jak będziemy wracać, nie, to drift walniemy na polu. No po prostu pokażę mi, co ta BMW potrafi. Z wydechem będziesz coś robił? Jakiś tuning? Nie wiem, jeszcze zobaczymy. Chyba katalizator wytnę. Szarol zrobię, tam 3 cale. A Ośkę będziesz usztywniał, czy... Co? Ośkę będziesz usztywniał, czy czerw? Nie, nie wiem się. Nie, bo to do żony kupiłem, nie? No, kombinował żonie, nie będę robił tego... Siary, nie? Nie będę robił tego, kurde. Ciężko się jeździ takim, nie? Bo to hamulce byś musiał z tyłu... Tylko przód by miała, to ciężko by było, nie? Kwasiaka bierzemy? No, idziemy. Idziemy. Ale to daje. To jest to. No to dajcie go kawałek. Nie będę tu podaję podlagę tylko. Podlagę podjadę i odjedziesz. Aha, dobra. Wyładujemy mój zbrukę. Tu jeszcze chyba dwa akumulatory Adam wrzucił. I teraz ja chyba się golnę tym, ale ma te wydechy fajne. Dobra, wyładuj byku. Czas goni. Akumulatory, miedziucha. A, dobra. To zobaczę, jak to w ogóle chodzi. Kamerę będę musiał postawić, żeby tą kamerką nagrać właśnie ten, miniaturkę może. O kurwa, panie. Dobra, tu koło tego fusza zrobię miniaturę. Nie gaszę, bo to kurde, cholera wie, czy mu to pali, czy nie pali. Ale fura fajna. No i będziemy lecieć na te, na drifty. Dobra, tą kamerę zrobię miniaturę. O. Co? No już idę, dobra. Sekunda. Kurde, dobra. Zostawię. Co tam? Kurwa. Mariusz! Kurwa, Mariusz! Ja pierdolę! Ej, kurwa, akumulatory Adam przywiózł! Nie tą brykę, kurwa! Przywiozłem akumulatory! Coś ty, kurwa, narobił! Ja pierdolę, tej! Pojebał cały samochód! Kurwa! Idź pan, chuj. Kurwa, do miniaturki ustawiłem brykę. Ja pierdolę. Kurwa. Takiego to Adam nie weźmie teraz. Ja pierdolę. Ty, on na chodzie go zostawiłem, kurwa. Oddał mi, kurwa mać. Ale jeszcze silnik chodźmy. Ja odjadę nim. Ja pierdolę. Właściciel idzie? Nie, bo teraz przyjdzie Marek, musimy się jakoś dogadać. To ja odjadę nim, kurwa. Ja pierdolę, radio rozjebane. Ale silnik chodzi, ty. Szyb pełno, ja pierdolę. Ciebie! Aha, dobra. Co? No to odjechał samochodem. Ty odjechał tu, to mi porobił samochodem. No trochę za blisko podjechałem. Wczoraj kurwa kupiłem. A tam gdzie go kupiłem? To on tu podjechał. Tu podjechałem, żeby zrobić miniaturkę. Ty, no i to. No postawiłeś pod złom, to ci zabrał, nie? Jak kurwa pod złom? Nie, no bo ty mówisz, że nawet to mu odjeżdżasz. Nic nie warty.
Jak nic nie warto? 4,5 tysiąca za to dole. To chce jaja robić. No nie, jakoś się do domy. Albo kwitek z ojcami dajesz, albo jakoś się dogaduj. Kurwa. Ja pierdolę ty. Rozjebałeś mi samochód cały. I to teraz? To nie ja. Ale kto to mi? Mój czy twój? No to i przez pracowniki wyjaśniaj. Co mnie to obchodzi? Ale o koło jest zatrudniony. A nie mam pojęcia, nie znam człowieka. Nie no, nie no, ja jestem też, ale no wiesz, to tak nie może kurwa być. Ja pierdolę. I co, sprzedaż go, czy... O Boże! Ja sobie robisz to co? Ja nie robię. Ja poważnie ci mówię, ja kupiłem sobie ten samochód. No? I jakoś się musimy dogadać, dałem 4,5 tysiąca plus paliwo. I co? 5 tysięcy mnie wyniósł. Chyba sobie... Ja kupicie samochód, wczoraj kupiłem, ja nie wiem jak ty to zrobimy. Albo jakoś się dogadujemy, albo dzwonię po policję. No, to dzwoń po policję. Ile? 5 tysięcy? 5 tysięcy musi być za niego. I kwitek do kasacji! Chyba co ja. No i? Wiesz, ja myślałem, że to moja wina, że za blisko podjechałem, ale chyba nie, no bo ja... No nie, no, ja chciałem zrobić miniaturkę tą kamerą, rozumiesz? Ja pierdolę ty. Tego nie ma. Masz, Adam? Jakbyś nie musisz. Liczyć? Nie musisz. Dobra. A pierdolę. A ty musisz się mi oddać, bo ty tam podjechałeś.